wrocławskiej gminy Żurawina, gdzie ruszyły badania zlecone przez Światową Organizację Zdrowia. Wyniki niepokojące. Połowa badanych ma podwyższony cholesterol. U 12 osób stwierdzono cukrzycę. Około 100 ma podwyższone ciśnienie, a to dopiero początek. Dorota Kaczor. Namawiam wszystkich, no ale ciężko, ciężko jest, ciężko, albo się wybierają i roki temu. Podobne badania są prowadzone w 15 krajach. Naukowcy chcą sprawdzić wpływ środowiska na zdrowie ich mieszkańców. Badamy u pacjentów poziom cholesterolu, cukru plus inne badania biochemiczne. Badamy spirometrię, EKG. Pani Małgorzata Marszałek, by się przebadać, czekała miesiąc w kolejce. Ludzie, którzy mieszkają tu na miejscu, dlaczego mają nie skorzystać z takich rzeczy? Rozmawiamy z sołtysami, rozmawiam na wszystkich zebraniach. Wszyscy księża proboszczowie ogłaszają, że taki program jest. Nic nie badam, bo ja sobie leki kupię i się sama wyleczę. Badanie trwa około godziny. Co? Muszę jeszcze raz przyjść do ośrodka, zmierzyć jeszcze raz ciśnienie. A miała pani kiedyś? Nie, nigdy nie miałam wysokiego ciśnienia. No co? Nie wiem, co się stało. Doktor Ireneusz Zatoński leczy mieszkańców gminy Żurawina już od 40 lat. Teraz namawia ich na profilaktyczne badania. Przebadaliśmy około 350 osób i z tego przynajmniej 10-15%, to jest około 35-40 ludzi, wyłapaliśmy, którzy powinni być intensywnie leczeni. Patronat nad badaniami sprawuje m.in. Akademia Medyczna we Wrocławiu. Ci ludzie, jakby zachorowali na przykład, to w pierwszej kolejności mogą liczyć na pomoc wielu specjalistów w Akademii Medycznej. Objęci programem pacjenci będą badani co 3 lata, oczywiście bezpłatnie. Takie badania profilaktyczne prowadzone są na całym świecie, między innymi w Chinach, Argentynie, Szwecji i Indiach. Ich wyniki znane będą dopiero za kilkanaście lat. Dla kilku tysięcy mieszkańców Wrocławia i gminy Żurawina to niepowtarzalna okazja na bezpłatne i kompleksowe badania profilaktyczne. Z Jaksonowa, koło Żurawiny, Dorota Kaczor. A o zdrowiu Dolnoślązaków i o dolnośląskich szpitalach będziemy mówili w rozmowie faktów, której gościem o 18.30 będzie Roman Szełemej, pełnomocnik zarządu województwa do spraw służby zdrowia.